końca świata i jeden dzień dłużej. To hasło po raz kolejny wybrzmiewa razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem finał po długiej przerwie dotarł także do gminy Kobierzyce. To taki przełomowy czas, ponieważ i tutaj wraca do Kobierzyc, ale też w ogólnopolskim tutaj czasie naszym tej orkiestry też wraca do telewizji publicznej. Gra z nami wojsko, policja. To jest super naprawdę, bo to pomaganie powinno być absolutnie ponad podziałami, pod jakąkolwiek polityką. To jest pomaganie po prostu ludziom, nam. Każdy z nas, kiedy się musi znaleźć w tym szpitalu, to wyjść do serduszko na różnym sprzęcie orkiestry i to po prostu jest budujące. W zeszłym roku, w październiku, spotkał się ze mną Radek Siedłowski, postanowiliśmy to zrobić i wyszło bardzo fajnie. Jesteśmy w trakcie tego finału, za nami bardzo dużo koncertów, bardzo dużo różnych wydarzeń, prezentacji. Mamy pierwszą część aukcji za sobą, udało nam się sprzedać koszulkę Marioli Wiertelak za 1000 zł. Po raz pierwszy od dłuższego czasu jesteśmy, bardzo dopisali nam tutaj mieszkańcy, bardzo sprawnie to przebiega, aktualnie trwają licytacje, a również koła gospodyń wiejskich, dokładnie z sołectwa Pełczyce oraz sołectwa Krzyżowice, wspierają nas tutaj gastronomicznie. Nie spodziewaliśmy się tyle osób, ale jest naprawdę gorąco, jak sama pokazuje temperatura. Tutaj jest nie 20, nie 30, a chyba 100 stopni Celsjusza. Bardzo duże zaskoczenie, liczyliśmy na mniej osób, ale frekwencja dopisała, także cieszymy się. Licytacje koszulek znanych zawodników, zajęcia plastyczne dla dzieci, występy artystyczne i kurs pierwszej pomocy to tylko część atrakcji zorganizowanych podczas 32. finału WOŚP w Kobierzycach. Łóżki najbardziej zapełniają się na górze w cateringu, tam jest serwowane przepyszne domowe ciasto i tutaj rozeszło się 40 sztuk flaszek ciasta, rozeszło się w ciągu 2-3 godzin. Naszym celem wewnętrznym jest to, aby dzisiejszy finał rozpoczął kolejną tradycję finałów w Kobierzycach, bo jest to dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne, aby wesprzeć ten dzień, a wspieramy tak, jak najlepiej umiemy, czyli własnym zaangażowaniem. Zbierano nie tylko w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ale także w Pustkowiu Wilczkowskim i w Wysokiej. Wracam z Wysokiej, z licytacji koszulki Piotra Zielińskiego, 950 zł, prawie 1000 zł, ale super, bo walka była naprawdę wyrównana, walczyło tam kilka osób, po 50, po 100 zł, ale rzeczywiście doszło do wysokiej kwoty. Ja uważam, że każda złotówka wrzucona, niekiedy stać kogoś na złotówkę, na 2, na 5, niekiedy kogoś stać na 1000. Także to nie ma znaczenia, kto ile wrzuci, ale najważniejsze jest to otwarte serce. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.